Witajcie w kwietniowym wydaniu programu Dom i Ty. Niech nie zmyli Was ten plener, co prawda do łazienek jeszcze dzisiaj dojdziemy, ale zaczynamy na budowie. Mowa dzisiaj będzie o domach szeregowych, o ich zaletach, o tym, dlaczego warto się nimi zainteresować. No cóż, jeżeli mieszkanie w bloku to dla Was za mało, a dom za dużo, szeregowiec może być ciekawą alternatywą. No i skoro szeregowiec ma też ogródek, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak taki ogródek zaaranżować, gdzie pójść, jakie rośliny wybrać i na jaką małą architekturę się zdecydować. Mowa też będzie właśnie już o wspomnianych łazienkach, a to dlatego, że to jedno z ważniejszych pomieszczeń w naszych mieszkaniach. No i pomieszczeń, które w momencie, kiedy budujemy, jest jednym z kosztowniejszych wykończeń. Zatem zapraszam Was do oglądania tego odcinka programu Dom i Ty. Tutaj po raz ostatni, no wtedy była właściwie jeszcze tylko dziura w ziemi. Dzisiaj stoi już piękny budynek, za chwilę będzie kładziony dach. No właśnie, jaki jest stan zaawansowania tego, chciałbym powiedzieć, wielorodzinnego w sumie budynku? Tak, są to domy w zabudowie szeregowej. Na tą chwilę stan zaawansowania to stan surowy zamknięty z dachem, tak jak zresztą widać. Inwestycje planujemy w stanie deweloperskim zakończyć już na koniec sierpnia tego roku. I jeszcze jest tutaj możliwość znalezienia swojego miejsca, swoich własnych czterech kątów właśnie w tym budynku? Pozostały nam do sprzedaży jeszcze dwa segmenty środkowe. Takie mamy wolne. Są to segmenty, które mają 240 metrów działki. Troszkę mniejszą niż te skrajne, ale jeszcze takie środkowe do sprzedaży mamy wolne. No właśnie, zabudowa szeregowa. Czy to jest takie clue, taki złoty środek dla kogoś, dla kogo no, mieszkanie to jednak zbyt mało, a domek wolno stojący na własnej działce to z kolei zbyt dużo? Myślę, że to jest idealna alternatywa dla osób, które chcą mieszkać jednak w domu, chcą być w mieście i niekoniecznie zależy im na bardzo dużej działce, która jednak wymaga troszkę więcej zaangażowania. Jest to idealna alternatywa dla osób, które chcą mieszkać w domu, chcą mieć dom w mieście, czyli w pile, i niekoniecznie zależy im na dużej działce, wystarczy im działka właśnie o powierzchni około 200-300 metrów, tak jak mamy na tą chwilę. No tak, mamy ten kawałek ogródka, kawałek zieleni, miejsce do rekreacji, ale z drugiej strony nie trzeba aż tyle czasu jemu poświęcać. Natomiast no ja mam kolejne pytanie. Ta budowa za moment będzie ukończona, a jakie plany poza tym? Oprócz domów, które widzimy, budujemy domki wolno stojące, jednorodzinne również na tym osiedlu, na którym się znajdujemy, czyli na ulicy Morelowej. Jeśli ktoś nie jest zainteresowany domem, oczywiście kończymy praktycznie inwestycje na ulicy Podchorążych. Jest to budynek wielorodzinny. Sprzedaż mieszkań praktycznie została zakończona, ponieważ zostało nam jedno mieszkanie trzypokojowe 65 metrów. Ale w najbliższym czasie na pewno będziemy mieli bardzo interesującą ofertę dla osób, które jednak wolą mieszkanie z rynku pierwotnego w nowym budownictwie. Na pewno coś takiego nowego się pojawi. No tak, rynek pierwotny, jednak no, nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby na tym rynku pierwotnym wybierać, decydować. Rynek wtórny, jak tutaj sytuacja wygląda? Sytuacja na rynku wtórnym na tą chwilę wygląda w ten sposób, że jest duże zapotrzebowanie na i mieszkania z rynku wtórnego, i domy z rynku wtórnego. Nie każdy chce dom nowy, nie każdy ma czas, żeby się poświęcić projektowaniu, wybieraniu, budowaniu. Dlatego mamy też szeroką ofertę domów z rynku wtórnego, mieszkań z rynku wtórnego. Także jeśli klient jest takim mieszkaniem bądź domem zainteresowany, również w naszej ofercie coś takiego znajdzie. Jeszcze jedna ciekawostka dotycząca budynków szeregowych. Wydawać by się mogło tak na pierwszy rzut oka, że to jedna wielka budowla, że to jedna wielka bryła. No ale właśnie w tym miejscu, gdzie teraz przechodzę, jeżeli dobrze się przyjrzycie, zauważycie taką delikatną, drobną szczelinę. No i okazuje się, że chociaż jest to budowa szeregowa, to tak na dobrą sprawę to każdy z tych segmentów jest właściwie osobnym budynkiem. Nie mamy tutaj wspólnych ścian, a to oznacza, że powinno być stosunkowo cicho. Nie będziemy słyszeli, co na przykład robi sąsiad, czy na przykład ubija już niedzielne kotlety. Jeszcze jedna
ważna kwestia to właśnie to miejsce, w którym się obecnie znajduje, czyli ogródek. No dobra, może nie wygląda w tej chwili zbyt okazale, ale to jest tylko kwestia czasu, kiedy właściciele tych domów zaaranżują, stworzą tutaj swoje miejsce wypoczynku i rekreacji, a my dzisiaj właśnie w programie chcemy Wam pokazać, co można w takim ogródku mieć, żeby tutaj było pięknie. Jeszcze przed momentem byliśmy w ogródku, który dopiero będzie urządzany, aranżowany i mam takie wrażenie, że te czasy, kiedy ogródek traktowaliśmy tak trochę po macoszemu, chyba już odeszły do lamusa. Teraz większą wagę przykładamy, żeby ta przestrzeń dookoła domu też była ładna. Tak, tutaj wracamy do natury. Ludzie bardzo są skierowani teraz na odejście od tych syntetycznych przestrzeni, skupiają się na zielonym. Jakby chcą, aby ogród był przedłużeniem ich domu, dlatego też aranżują go nawet przed wykończeniem wnętrza. Nie mając jeszcze pomysłu, jak tak naprawdę w środku będzie, zaczynają sadzać już rośliny, które potem w momencie wprowadzania się będą stanowiły już zwartą, kompozycyjnie, idealnie pasującą do przestrzeni grupę roślin. No tutaj mamy kilka przykładowych roślin, kilka możliwości, no ale załóżmy, przychodzę, to jest mój pierwszy w życiu ogród, który chcę założyć, nie mam doświadczenia, co powinienem zrobić, do kogo się udać? Może Pan się udać do mnie. Staramy się tutaj doradzić jak najlepiej klientowi, według naszej wiedzy, którą posiadamy, jak najbardziej fachowo doradzić i skomponować przykładowy ogród, przykładową kompozycję, bo to często są kompozycje również balkonowe klientowi. Można tutaj się poradzić w szerokim spektrum. Warto tylko wiedzieć, jaka jest wystawa, czy słoneczna, czy cieniście. Glebę można ocenić, czy glina, czy piasek. My postaramy się doradzić zarówno jak zagospodarować podłoże pod te rośliny, jak i dobrać roślinę. I wszystko tutaj możemy znaleźć, nie tylko rośliny, ale też te komponenty do tego, żeby przygotować glebę, ale też rzeczy, które będą taką małą architekturą ogrodową? Oczywiście. Mamy tutaj małą architekturę ogrodową w każdym właściwie materiale, surowcu, jakim w ogrodzie funkcjonuje, a mianowicie w drewnie, w betonie. Możemy też posłużyć się elementami, które aranżują nam wodę w ogrodzie, jeżeli tylko mamy taką ochotę. Posuwamy się tutaj do takich manewrów, pomagamy klientom stworzyć małe szkice ogrodowe, które jakby ruszają, pozwalają zacząć jakby tą kompozycję, tą machinę ogrodową uruchomić. No mi się rzuca jeszcze jedna rzecz w oczy, trochę wrócę do tej architektury. Takie elementy jak przęsła, jak na przykład pergole, które mogą posłużyć także, no nie tylko jako dekoracja, ale też walor praktyczny. Możemy odgrodzić przestrzeń na przykład do wypoczynku i zrobić to w całkiem atrakcyjny, całkiem ciekawy sposób. Oczywiście, bardzo duży wybór drewna, który tutaj u nas można spotkać, powoduje to, że możemy swoją prywatność odgrodzić od reszty przestrzeni, od sąsiadów, od niesprzyjających warunków, jakie panują w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Tutaj może być to zarówno wersja sprzyjająca typowemu odgrodzeniu, ale przede wszystkim element dekoracyjny. Rozmawialiśmy już o tematyce ogródków, które przede wszystkim mają pełnić funkcje rekreacyjne, no ale teraz czas, żeby porozmawiać o takich ogródkach dla tych, którzy lubią przede wszystkim uprawę, lubią kiedy no, coś im tam wyrośnie. My chcemy swoją tutaj przestrzenią zachęcić do uprawy ziół. Mamy bardzo szeroki wachlarz ziół, zarówno w roślinach, jak i w nasionach. Tutaj możemy pokusić się o różnego rodzaju kiełkowniki.
lub nasiona roślin właśnie zielarskich, które są specjalnie przygotowane z doniczką i ziemią w opakowaniach gotowych, w zależności od ziół, jakie chcemy uprawiać. Możemy tutaj się pokusić o mieszankę meksykańską, o mieszankę włoską i wtedy dostosować do swoich smaków to, co nam pasuje. Czyli nie musimy kupować gotowych, suszonych, które często już nie mają tego smaku i aromatu. Możemy to uprawiać samodzielnie. Teraz pytanie tylko jak? Czy na zewnątrz, czy w środku i przy użyciu nawozów, czy niekoniecznie? Właśnie zioła są takie fajne, że zacząć możemy w środku. Teraz już nam coraz lepiej pogoda sprzyja po to, aby wyjść na zewnątrz i tym aromatem się cieszyć. Słońce też sprzyja, że te wszystkie flawonoidy, oleki eteryczne zaczynają się unosić w naszej przestrzeni, co daje nam zarówno walory jakby dekoracyjne w postaci zapachowej. Pobudza coraz więcej naszych zmysłów. Nawet jeżeli tego nie jemy, to i tak jest nam przyjemnie. Macie tu nie tylko te takie, powiedzmy, najmniejsze, gdzie w sumie do nich są nawet specjalne doniczki, okazuje się. No właśnie, może przejdźmy najpierw do tych doniczek. Na czym tutaj polega, że tak powiem, no cała zabawa w tym? Dlaczego ta doniczka jest taka wyjątkowa do tych ziół? Ta doniczka jest wyjątkowa dlatego, że przede wszystkim precyzuje ona układ ziół, mianowicie, żebyśmy robili sobie kompozycję, co najmniej dwa zioła. Zawsze to jest ciekawiej, zawsze możemy sobie porównać dwa smaki. Możemy użyć tutaj do tego, żeby porównać te smaki specjalnych doniczek, które mają załączone nożyczki, które od razu szatkują nam te małe roślinki do takiej postaci, aby na kanapce je spożyć. No to jeszcze jedna kwestia, bo już mówiliśmy o tym, że faktycznie do mieszkania raczej te mniejsze, no ale na przykład tutaj na wystawie jest też liść laurowy. Wiele osób pewnie nawet nie kojarzy, że to tak w przyrodzie wygląda. No, kupujemy gotowe w torebeczce, okazuje się, że nie musimy. Oczywiście. Liść laurowy jak najbardziej może być dla nas zarówno przyprawą, jak i dekoracją. Tutaj możemy sobie go nawet przy wejściu do domu postawić. Nie używać go absolutnie w kuchni, tylko jako dekoracyjne drzewko szczepione na pniu, formować sobie przez całe lata właśnie tą jego egzotykę, która jest u nas bardzo mało spotykana. Byliśmy już dzisiaj na budowie, odwiedziliśmy też miejsce, gdzie rozmawialiśmy na temat aranżacji ogrodów. Ale wróćmy z powrotem do wnętrza. Chcemy Wam dzisiaj jeszcze opowiedzieć o aranżacji, o urządzeniu jednego z pomieszczeń Waszego domu bądź mieszkania. No, nie będzie to salon, nie będzie to także kuchnia, bo w sumie tutaj proste zmiany możemy dokonywać dość często i całkiem niedrogo. Dzisiaj chcemy porozmawiać na temat łazienek, na temat tego, jak tutaj możemy łączyć style, no i na temat tego, że właśnie przy projektowaniu łazienki bardzo ważna jest konsekwencja. Dlaczego ta konsekwencja w projektowaniu jest aż tak istotna? No nie trzeba być wróżbitą Maciejem, żeby dojść do wniosku, że do remontu łazienki, od momentu, kiedy się wprowadzimy, urządzimy, mija najczęściej do pierwszego remontu nawet kilkanaście lat. Dlatego istotne jest, żeby tak dobrać płytki, tak dobrać elementy wyposażenia, żebyśmy po pięciu latach nie stwierdzili, że właściwie to ten kolor już jest niemodny i trzeba by było to wszystko skuć, zrywać. No, można zamalować, ale właściwie lepiej byłoby położyć nowe płytki. No nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby wybierać tak, żeby łazienka była ponadczasowa.
Dlaczego to pomieszczenie jest aż tak istotne w naszym domu? Ono spełnia właściwie charakter wielofunkcyjny. No cóż, najczęściej kojarzy nam się z relaksem w wannie, z tym, że możemy sobie właśnie tutaj odpocząć. Takie małe domowe spa. No ale dlaczego wielofunkcyjny charakter? No bo często się okaże, że tam właśnie będzie pralka, że tam będzie wisiało pranie, że na przykład jeżeli macie zwierzaki, to w takiej wannie przyjdzie Wam też wykąpać psa. Jak wtedy projektować łazienkę, jak wybierać płytki? No, dzisiaj staramy się pokazać Wam kilka trików, które być może Wam pomogą. W takim miejscu jak tutaj chyba najłatwiej zdecydować o tym, jak nasza przyszła łazienka ma wyglądać. Po pierwsze dlatego, że pomogą Wam fachowcy, zaprojektują nawet Waszą łazienkę. Druga sprawa, no jest tutaj kilkadziesiąt różnych aranżacji, które sprawią, że przechadzając się będziecie mogli sobie wyobrazić to, czego tak naprawdę oczekujecie. Pierwsza kwestia z tych takich istotnych to między innymi kolor Waszej łazienki. Tutaj przykład. Łazienka jasna. Takie rozwiązanie nadaje się, podobnie jak w przypadku malowania białymi farbami, do pomieszczeń, które są nie za duże, a chcemy je optycznie powiększyć. No zwróćcie uwagę jeszcze na kształt chociażby płytek. One nie są takie standardowe, są nieco wydłużone, przez to mamy mniej fugi. Tej fugi tutaj praktycznie nie widać. Efekt jest taki, że w momencie, kiedy byśmy mieli standardowe płytki, że na ścianie pojawiłaby się taka, no nieco czasami przytłaczająca siateczka. Tutaj faktycznie ta fuga nam znika. No tak, ale niektórzy powiedzą, że jasna łazienka przecież jest nudna i może kojarzyć się ze szpitalem nawet. Łatwo sprawić, żeby było inaczej. Starczą drobne akcenty. Zobaczcie tutaj, złamanie koloru. Pojawia się czarna szafka, pojawia się kaloryfer z fototapetą, no i już to wnętrze nabiera charakteru. No właśnie, jasny kolor to jeszcze zaleta dla tych, którzy chcą ukryć optycznie urządzenia takie jak umywalka, jak wanna, no bo one nie będą tutaj wychodziły na pierwszy plan. Na pierwszy plan wychodzą właśnie chociażby wspomniana już szafka, czy ten właśnie kaloryfer. No i teraz dla kontrastu czas na łazienkę w ciemnych kolorach. Tutaj jak zauważycie, na pierwszy plan od razu wybije się taka właśnie umywalka misternie rzeźbiona. No właśnie, jeżeli macie na przykład takie elementy wykończenia Waszej łazienki i chcecie je wyeksponować, no to taki ciemny kolor wydaje się idealny. Jego wady? No na pewno utrzymanie w czystości, ale z kolei projektanci już mówią, że ciemne kolory w łazienkach potęgują wrażenie przytulności i chyba coś w tym faktycznie jest, bo jeżeli się zastanowimy, to w różnego rodzaju spa czy hotelach często właśnie takie płytki się pojawiają, no jak widać nie bez przyczyny. Powiedzmy, że już zdecydowaliście, czy Wasza łazienka ma być jasna czy ciemna. Postanowiliście, że taki, a nie inny kolor będzie Waszym wymarzonym. No i teraz naprawdę zaczynają się schody, bo na co się zdecydować? Terakota, ceramika, a może gres, a może naturalny kamień? No, możliwości ogranicza tylko nasza wyobraźnia, no i niestety portfel, bo różnica w cenach może być naprawdę bardzo, bardzo duża. No ale skoro urządzamy takie pomieszczenie raz na kilkanaście lat, to warto zastanowić się, ile tak naprawdę pieniędzy chcemy na to wszystko przeznaczyć. Na kwestia wyboru, wzoru, faktury, na szczęście czołowi producenci już tak zaplanowali serię, że to nie jest tak, że mamy tylko jedną płytkę, na przykład koloru jasnego i musimy sami szukać, sami dobierać, chociaż czasami warto. Warto połączyć kilka serii i stworzyć coś indywidualnego. Dla tych, dla których no, jest to zbyt trudne zadanie, oni mogą skorzystać z możliwości już przygotowanych przez producenta, bo często właśnie jest tak, że on przewidział, że takie, a inne dodatki tu możemy zastosować. Mam na myśli na przykład ozdobne paski czy jakieś płytki, które, no tak jak na przykład tutaj w jednej z łazienek, stwarzają nam na ścianie coś w rodzaju fototapety z płytek. Rozwiązanie ciekawe, z pewnością zainteresuje naszych gości, kiedy odwiedzą Waszą łazienkę. Warto sobie postawić jeszcze jedno pytanie. Czy na wszystkich ścianach w naszej łazience konieczne są płytki? Czy może wystarczy taki styl minimalny i wtedy na przykład instalujemy je tylko w okolicach umywalki, na podłodze i tam, gdzie wanna czy prysznic, czyli po prostu tam, gdzie pojawia się wilgoć, a na pozostałych ścianach możemy szaleć z kolorami, farbami. One przecież też świetnie sprawdzają się w łazienkach. No właśnie, może postawić na drewno. Co prawda to
takie egzotyczne, tak zwane tekowe, bardzo często jest, no cóż, jeszcze dość drogie. Na szczęście producenci też tutaj znaleźli rozwiązanie, no i wcale nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy, bo można kupić na przykład płytki, które będą imitowały drewno, więc zwolennicy naturalnego stylu także znajdą coś dla siebie. Tak na dobrą sprawę temat łazienek to temat rzeka i no nie jesteśmy w stanie dzisiaj opowiedzieć Wam o wszystkich możliwych rozwiązaniach, bo musielibyśmy się zagłębić jeszcze na tematy dotyczące urządzeń, baterii, no i elementów dekoracyjnych, chociażby takich jak tutaj, jest tego naprawdę całe mnóstwo. Natomiast no łazienka jest też pomieszczeniem, które jest jednym z najdroższych w wykończeniu i teraz pojawia się pytanie, co zrobić, kiedy ten nasz budżet najczęściej w trakcie budowy no, ulega częstym zmianom i okazuje się, że mieliśmy więcej, a jednak mamy mniej. Tutaj warto sobie przyjąć, że zaczynamy od zakupu urządzeń, bo przecież one są podstawowymi elementami w tej naszej łazience. Możemy się obyć na przykład bez designerskiego lustra, no ale bez toalety to już będzie raczej kiepsko. Więc zaczynamy od tego. Kolejna kwestia to, no nie musimy się trzymać na przykład jednej serii tych urządzeń. Możemy wybierać, przebierać, często zdarzają się różnego rodzaju okazje. Ważne, żeby zachowywać pewien styl, bo jeżeli na przykład macie misternie rzeźbioną umywalkę, no to już na przykład sedes, który jest ciosany w kwadrat, niekoniecznie może do tego wszystkiego pasować. No, chyba że taka kwestia gustu Was tutaj zupełnie nie rusza i to Wam się podoba. To jest wtedy całkiem okej. O tym, że płytki nie muszą być na wszystkich ścianach, już wspominałem, no to pozwoli zaoszczędzić parę złotych, a skoro już o oszczędzaniu mówimy, no to jeszcze warto wspomnieć o dodatkach. No, te nie muszą być zawsze z najwyższej półki, nie muszą być opatrzone logiem jakiegoś znanego designera. Warto poszukać w sieciówkach, bawić się, łączyć style. Warto też poszukać wśród rzeczy używanych, bo czasami okazuje się, że coś, co miało pierwotnie zupełnie inne przeznaczenie, na przykład wieszak, który stał w przedpokoju, doskonale sprawdzi się w łazience, albo szafka, która była szafką nocną, a ma na przykład piękny marmurowy blat może być idealną podstawą pod naszą umywalkę. No cóż, tutaj tylko wyobraźnia i tylko pieniądze Was ograniczają.